poważnych, dwóch wesołych, Szekspirów. Jak to jest? Szekspir był kobietą? Nie, no kobietą raczej nie. A w ogóle był? No to jest ciekawe pytanie. Kopernik była kobietą. Przecież to jasne, nie? To jest ciekawe pytanie, czy w ogóle istniał. I autorzy tego musicalu chcieli chyba troszkę zadać takie pytanie, czy to rzeczywiście jest prawda, że dzieła Szekspira powstały z jego rąk. No bo być może, a raczej pewne jest to, że były to dzieła zbiorowe, a nie samego barda. Więc no tak, ale też oczywiście wszystko z przymrużeniem oka. Ciąży na was jakaś specjalna odpowiedzialność, że gracie rolę Szekspira, czy po prostu możecie robić z Szekspirem, co wam się żywnie podoba i na co pozwala tekst? Znaczy, mamy konkretną drogę jako Szekspira. W spektaklu też jest, jakby mamy reżysera, który nam wskazuje jakby światło drogi, którą możemy podążyć. No i on jest taki, jaki ma być. Tu nie ma, że będziemy sobie szli za każdym spektaklem też aż tak bardzo gdzieś tam na boki, żeby odbiegać od naszej roli. Po prostu to jest Szekspir. Ciekawe jest to przymrużenie oka, bo oczywiście ja cieszę się z tego, pewnie Krzysiu też, że on jest ściągnięty z tego piedestału wielkiego poety, bo to pewnie po dwóch, trzech minutach tej tak. publiczności by się znudziło po prostu, więc... Ta patetyczność byłaby straszna. Tak, gwiazda rocka, nie wiem jak to jeszcze określić, to jest dużo ciekawsze do grania po prostu tak. I ciekawsze też dla drugiej strony. Jak przygotowywaliście się do tej roli? Czy był potrzebny bagaż intelektualny w postaci przeczytanych jakichś kolejnych tekstów Szekspira, żeby wiedzieć, jakie tam niuanse u niego są istotne, czy nie? W związku z tym, że znajdujemy się akurat w takim miejscu, Trójmieście, gdzie co roku odbywa się festiwal szekspirowski, można jakby zobaczyć różne dzieła, nawet w Teatrze Muzycznym w tym roku również. Czemu nie w tym samym spektaklu? Odchodzimy od tej właśnie wizji Szekspira, takiego Szekspira poważnego, dramaturga i tak dalej, tylko to jest właśnie gwiazda rocka, celebryta, który jakby bryluje na salonach i wszyscy chcą się grzać w jego świetle. Więc tutaj też jakby jego sztuki gdzieś mamy gdzieś tam pewnie z tyłu głowy, ale no to jednak to nie odgrywamy tutaj żadnego Macbetha, ani Ryszarda II, III i tak dalej. Też nie wiadomo, jak on wyglądał, ten Ryszard, w tamtych czasach, być może podobnie jak u nas. Ja sobie, szczerze mówiąc, zajrzałem do jednej takiej pozycji profesora Limona. Ona się nazywa Siedem Grzechów Głównych. Tam rzeczywiście pan profesor zastanawia się nad faktem tego, że w dramatach Szekspira wszystko opiera się na grzechu. No i znalazłem taką zbieżność, że nasz musical też się opiera na tym grzechu. To znaczy Nick Spodek, no nie wiem, czy zaspoilerować mogę, czy nie, ale powiem. Kradnie sztukę Szekspira, po prostu. No więc to też oczywiście jest grzech. I dlatego tak zajrzałem sobie z ciekawości. Oczywiście nie sposób przeczytać wszystko od dechy do dechy, bo to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy miała pani okazję czytać tę lekturę. Natomiast no, jest to rzeczywiście bardzo ciekawa pozycja. Z różnych perspektyw jest to mówione i też z różnych dzieł są fragmenty. Ponadto też zajrzałem z ciekawości, ponieważ jest to, nie ukrywam, moja ulubiona pozycja, to Król Lir. Absolutnie dla mnie jest to, oczywiście ponad Hamletem i Macbethem, których wszyscy znają, to jest to sztuka, w której rzeczywiście bardzo dużo rzeczy można znaleźć ponadczasowych, które dzisiaj pięknie nam pasują i do naszej, i do światowej rzeczywistości, także tak. Tak sobie to, ale oczywiście to, co przychylam się do tego, co mówił Krzysztof, że jednak to przymrużenie oka jest zbyt duże, żeby tutaj rzeczywiście zaglądać do wszystkiego i tak być zgodnym i spójnym z tym, bo gdzieś obok tego to musi być fajna rozrywka. Z pełnym przekonaniem zapraszacie na spektakl? Tak, zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. Tak. Mnóstwo stepu. Tak. Śpiewów, bardzo, bardzo fajnej, brzmiącej w uszach muzyki. Tak, wspaniała scenografia, tak kostiumy. To, co dzisiaj Państwo widzicie. Wspaniałe numery muzyczne. Tak też. Jest. No, mamy nadzieję, że to wszystko tak do premiery jeszcze się zażre, mówiąc naszym językiem, że będzie jeszcze lepiej, a już jest dobrze. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję. Do zobaczenia.